takim razie zostajemy już u mnie na ekranie. Zamykam ten kod. Tak. I przechodzimy do kodu, na którym zakończyliśmy, a mianowicie wybicie z progu zmienności, piąty kod, próg zmienności, gdzie optymalizowaliśmy ilość sesji, optymalizowaliśmy mnożnik ATR. Jeszcze raz szybko puszczę tą optymalizację. Wysyłamy go do analizera. Jesteśmy na FW20 na godzinówce w tym momencie, widzę. OK, no zobaczymy. Porównamy sobie. I optimize. Dość szybko to poszło. I zapisuję sobie, żeby wiedzieć, czy polepszamy wynik, czy pogarszamy. Mamy 2,75 kar. Aha, nie sprawdziłem, co jest tutaj. Tu był dzienny. Zejdziemy też w takim razie na godzinówkę. OK. I teraz przepraszam, ale jeszcze raz musimy zrobić tą optymalizację. OK. U mnie się już skończyła. I w takim razie mamy kar 6,72. Przy maksymalnym systemowym obsunięciu kapitału minus 24,13, co daje nam, przesunę troszeczkę, kar do NDD 0,28 w najlepszym wypadku, czyli no to jest trochę ponad 3 lata, prawie 4. I mamy wszystkich transakcji 22. To jest no trochę może mała liczba jest tych transakcji, ale dla porównania samego systemu na razie wystarczy, czy idziemy w stronę polepszenia, czy idziemy w stronę pogorszenia. OK. Jeszcze zerknę na wyspę. Wyspa nie wygląda rewelacyjnie. Są takie poziomy nad wodą i poziomy pod wodą. Akurat w tym momencie poziom wody był mniej więcej przy zerze. I w takim razie, jak idziemy do kodu, to od razu widzimy w tym momencie, że dużych świec jest 0. Pamiętam, że mieliśmy dużych świec określoną ilość wtedy. A to było chyba na bazie jednak statyki. To jeszcze raz przechodzimy w tym momencie do statyki. Nie, na bazie, przepraszam, Dukascopy, Recent Files, dopisywacz. O, na tej bazie to było. To zamykam. I jeszcze raz wysyłam do analizera. Aha, tylko teraz jesteśmy na KGHM-ie z kolei. FW20, dzienny. Wysyłam do analizera. Analysis FW20. Tutaj musiał się przestawić interwał na dzienny. OK. Jeszcze raz przeprowadzamy szybką optymalizację. I w takim razie jeszcze raz. 7,92 mamy kar. 7,92 przy obsunięciu kapitału 22,86. I w takim razie kar do NDD 0,35. Troszeczkę się widzę podniosło kartę DD na tych dziennych. I w tym momencie, o, znowu mamy duże świec 0, to ja już nie wiem czemu wtedy pokazywało w 2004 roku. Aha, bo nie zmieniłem ustawień na te wygrane. Idziemy w takim razie do ustawień, to jest przy 9,5. Bierzemy w takim razie kod. Nie ma tutaj sparametryzowanych, więc musi być bezpośrednio w kodzie. ...12... ...9... ...5,5. Zapisuję to. Ale mamy dalej dużych świec 0,0. Chciałem pokazać, jak omijać duże świece, ale w takim razie będzie jeszcze jakaś inna okazja.
W takim razie, czy wy zaproponujecie w tej chwili jakieś zmiany w tym kodzie? Może go powiększę, żeby był cały widoczny. Bo ja oczywiście wiem, co powinniśmy w nim spróbować zmienić, ale być może coś zaproponujecie. Obserwuję teraz czat. Przypominam, że mamy sygnał kupna, kiedy przekracza wartość minimum z iluś ostatnich sesji, w tym momencie z 9 razy zmienność z tych 9 sesji, plus mnożnik razy zmienność z tych 9 sesji, i mamy pozycję krótką w momencie, kiedy przekracza w dół z kolei maksimum minus mnożnik razy zmienność, czyli też mnożnik to jest to ten ATR z 5,5 sesji. Znaczy mnożnik wynosi 5,5, a zmienność jest liczona z 9 sesji. Nie widzę nic na czacie, żadnych propozycji. Wobec tego ja mam do tego kodu jedno podstawowe zastrzeżenie. Ten kod wymaga, żeby być na rynku cały czas. Czyli w momencie, kiedy już łapie jakiś sygnał, jest na rynku, zresztą tutaj widać nawet na tym fragmencie, który jest odsłonięty, powiększę go. W momencie, kiedy wchodzimy w dół, to jesteśmy cały czas w dół do najbliższego sygnału w górę. Tak samo, no na przykład tutaj. Jeszcze. O, pierwszy sygnał w górę, wchodzimy w górę. Jesteśmy cały czas w górę, w górę, w górę. Do pierwszego sygnału, kiedy powinniśmy być w dół, przestawiamy się całkowicie w dół. Czyli ten kod zakłada odwracanie, natomiast w ogóle nie zakłada czegoś takiego jak wychodzenie z rynku. I właśnie to powinniśmy w tym kodzie przede wszystkim dodać, czyli stopy. I tutaj powstaje pytanie, czy należy dodać na stop początkowy, tak zwany stop loss, stop strata, czy należy dodać stop kroczący. Nie odpowie się na to pytanie, jak się po prostu nie spróbuje różnych jego wersji. OK. Idziemy w takim razie do kodu. Tutaj przed tablicą. I piszemy instrukcję apply stop, która ma parametry typ stop type i pierwszy jest właśnie stop strata, ten, który nie podąża za rynkiem, jest stopem, który zostaje, że tak powiem, za nami, jeżeli rynek idzie prawidłowo. On ma nas tylko zabezpieczać przed stratą początkową. Określamy następnie tryb, czyli stop mode procentowy i określamy, że na przykład nie chcemy stracić więcej niż 5%. Stop procentowy jest w stosunku do naszego posiadanego kapitału, ponieważ nie jest to stop wrażliwy w czasie, czyli nie jest to stop na przykład ze zmienności, która cały czas potrafi się na rynku zmieniać i tak dalej, to resztę parametrów przyjmujemy jako domyślne i zamykamy nawias. W momencie, kiedy teraz przeprowadzimy ten test, czyli wyślemy go do analizera i weźmiemy sobie analysis i znowu optymalizacja, okazuje się, że wygrało 5,79, czyli pogorszyliśmy w tym momencie, wydaje się, zysk roczny pogorszyliśmy, ale maksymalne systemowe obsunięcie kapitału również spadło na 19,28, co powoduje, że kard MDD jest 0,30, ale jest to w sumie gorsze niż poprzednio mieliśmy 0,35. Wobec tego już widać, że tym stopem, przynajmniej 5%, nie jesteśmy w stanie poprawić naszej inwestycji. Oczywiście możemy te 5% zoptymalizować. Już pokazywałem to poprzednio, jak to należy zrobić. Może nazwijmy to po prostu amount, gdzie amount
równa się optimize. Otwieramy nawias, nadajemy jakąś nazwę. Określamy wartość domyślną, która w tym momencie wynosi 5% i przyjmujemy na przykład od 1 do 10 z krokiem 1, albo może niech będzie z krokiem 2 od 2 do 16. OK. Wysyłamy to ponownie do analizera. Mamy w tym momencie potrójną optymalizację. Nie będziemy już w stanie zobaczyć wyspy. I no nie potrwa ta optymalizacja długo, bo w sumie już prognozuję poniżej tam 10 sekund w tej chwili dokładnie, z tego co patrzę na ekran. Specjalnie dałem nie tak bardzo dużo optymalizacji. Możecie sobie sprawdzić więcej w domu, jak ten test będzie mógł przebiegać trochę dłużej. I mamy w tym momencie najlepszy wynik dla stopa równego 10, a nie 5, tak jak wpisałem początkowo. Potem mamy 10, 8, 12, 14. To 10 jest dokładnie między 8 a 12. W związku z tym, to jest taki najprostszy sposób, są też bardziej zaawansowane sposoby wyeliminowania kolejnych wartości. Tutaj wpiszemy w ogóle domyślne jako 10, ale piszemy sobie, że amount równe 10, następnie slash slash, żeby zrobić z tego optymalizację dwuparametrową. Ponownie wysyłamy to do analizera i ponownie robimy optymalizację już z tym stopem 10% i mamy oczywiście, że wygrało 9,55, to co widzieliśmy przed chwilą na ekranie, ale mamy w tym momencie kar 8,16 przy maksymalnym obsunięciu kapitału 21,35, które troszeczkę spadło. I w związku z tym kard MDD jest 0,38. Czyli troszeczkę jest lepsze. Kard MDD jest równe 0,38, które troszeczkę jest lepsze niż do tej pory, bo było najlepsze 0,35, jak przed chwilą sprawdzałem. Idziemy sobie oczywiście do tych parametrów 9,55. Mamy je wpisane, myślę, w optymalizacji, ale jeszcze sprawdzę. 9,55, 5,5, a nie 55. 9,5. OK, i w takim razie wykonujemy w tej chwili backtest, żeby zobaczyć wszystkie transakcje. Mamy co prawda mało transakcji. Myślę, że ta baza dzienna tutaj nie jest taka bardzo dobra, przynajmniej dla tej metody. I widzimy, że stop max loss zadziałał dokładnie raz. W tym momencie, jak bierzemy backtest, to przy kolejnych tradeach mamy również pokazane, jaki stop zadziałał. Teraz dopiero zobaczyłem, że mam zostawione również tylko pozycje długie. W takim razie idziemy w tej chwili jeszcze raz do ustawień i tutaj long and short, bo jesteśmy przecież na kontraktach. O, i w tym momencie jeszcze raz, oczywiście trzeba by powtórzyć w tym momencie, ponieważ był źle ustawiony tester, się okazuje, trzeba by powtórzyć całą optymalizację też, czy dalej wygrywa 9,5, ale zakładam, że jesteśmy blisko tych ustawień wygrywających. Możliwe, że wygrywało 12,5 to, co było ustawione w kodzie jako domyślne, ale to, co chciałem pokazać właśnie, mamy pozycję krótką, długą, czyli tu nie wychodzimy z rynku, ale w tym momencie mamy pozycję długą, jest jakieś obsunięcie, spore kapitału, nie ma sygnału odwrócenia, natomiast zadziałał stop loss. Raz, dwa, trzy razy zadziałał stop loss i ta pozycja na sam koniec jest krótka, ona oczywiście została zamknięta i jest doliczona, natomiast domyślnie byłaby cały czas otwarta. Nie było powodu, żeby ją zamknąć w tym momencie. Zamknęła się dlatego, że był po prostu koniec danych. Wracamy do kodu. Widzę, że tutaj tak, Kamil napisał może stop kroczący, to ok, bo to właśnie będę testował. Robert T. napisał, że maksymalny drawdown 10%. Ale to musimy sobie zerknąć na wskazania po prostu danego systemu. Nie mamy bezpośrednio możliwości określenia maksymalnego drawdownu.
Zaraz powiem, o co mi chodzi, pokażę dokładnie. Darek pisze, warto sprawdzić najgorsze transakcje, czy na przykład były wykonane przy dużym wykupieniu, wyprzedaniu. Dynapolis sugeruje filtrować przez detrend oscylator. Ok, to muszę sobie zerknąć w takim razie, bo nie wiem, co to jest ten oscylator. I na następny raz na pewno spróbujemy sobie go. Natomiast oczywiście cała teoria odnośnie testowania zakłada, że jeżeli jest jakaś bardzo dobra transakcja, to tak naprawdę należy ją odrzucić i patrzeć, czy dalej jest w porządku. Za chwilę do tego wrócimy. Mamy w tym momencie tę pozycję long short, ale mamy cały czas tego stopa nie kroczącego, tylko stop stratę tak zwaną. Możemy go sobie zmienić, możemy sobie zastosować równocześnie. Tutaj wpiszemy dziesiątkę, która była najlepsza i na przykład jego możemy zostawić, możemy testować dwa lub trzy stopy równocześnie, ale w tym momencie testujemy jednego stopa, wobec tego piszemy drugą linijkę, apply stop przez 2p, apply stop, ok, teraz się zgadza i otwieramy nawias. Piszemy sobie, no w zasadzie piszemy sobie prawie to samo, co tam, czyli stop typ. W tym momencie określamy tylko, że to będzie stop kroczący, a następnie stop mode. I tutaj już należy zdecydować, na jakim jesteśmy rynku i wobec tego, od tego zależy, czy użyjemy stopa procentowego, czy stopa punktowego. Jeżeli jesteśmy tak jak tutaj na FW20 lub na przykład jesteśmy na rynku Forex, to musimy użyć stopa punktowego, ponieważ tak naprawdę zarabia się na tym rynku w punktach. Bez względu na to, czy jesteśmy przy 1000 punktów na FW20, na Forexie zresztą podobnie, ale na FW20, bez względu na to, czy jesteśmy przy 1000 punktów, czy przy 2000, czy przy 3, jeżeli przesuniemy się o punkt, zarabiamy 10 zł. Natomiast na akcjach jest już różnica, czy jesteśmy przy 10 zł, przy 20 czy przy 30. Jeżeli przesuniemy się o złotówkę, to oczywiście wszędzie zarabiamy złotówkę, ale ona przy 10 zł stanowi 10%, przy 20 zł stanowi 5% i tak dalej. Wobec tego, ponieważ w tej chwili jesteśmy na kontraktach, to idziemy w stronę stopa punktowego i amount zastosujemy tak samo, zoptymalizujemy sobie tą wartość. Równa się było dobrze. Równa się optimize stop domyślnie. No 10 punktów to jest dosyć blisko. Myślę sobie, że niech to będzie na przykład jakaś większa wartość, czyli 50 i zaczynamy od 20 punktów. Kończymy na 100 punktach i idziemy co 10 punktów. To też zresztą 100 punktów, na przykład stop, wymaga jak najbardziej delewarowania, ze względu na to, że no domyślnie inwestor, który początkuje, nie przeżyje, w ogóle nie wyobraża sobie, jak mógłby przeżyć 100-punktowy stop, przecież to jest tak bardzo daleko. Definiując stopy 5-punktowe, 10-punktowe, może 15-punktowe, po które rynek dość często sięga. Idziemy w tym momencie z tym do analizera. I robimy znowu optymalizację. Koło minuty będzie trwało, już zeszło do 30 sekund. Zapiszę sobie to, co napisał Darek o filtrowaniu. Filtrowanie. Detrend oscylator. Muszę zobaczyć, co to jest, bo być może jest w moim brokerze standardowo, a może trzeba go jakoś dopisać, ale będziemy w takim razie następnym razem testować. Już skończyła się, widzę, optymalizacja i idziemy oczywiście do wyników najlepszych. Wygrało z 5 świec, mnożnik 6, i stop 20 punktów. Idziemy w takim razie do kodu. Stop jest równy 20 punktów.
Mnożnik mamy. To znaczy tak, ilość sesji mamy 5, a mnożnik 6. Tu miałem napisać 5. O. Ilość sesji 5, mnożnik 6, stop 20 punktów. Idziemy z tym jeszcze raz do naszego analizera i tym razem wykonujemy znowu backtest. No niestety mamy tu przede wszystkim bardzo mało transakcji, bo mamy tylko dwie transakcje. To wynika prawdopodobnie też z ustawień. 5 ilość sesji i 6 mnożnik. Ale w takim razie niemożliwe. Stop training, mode point, amount. Niemożliwe, żeby się nigdy nie cofnęło o 20 punktów. Ach, bo to jest przesunięte przecież. Za każdym razem zadziałał stop ten przesuwany. Ok. Natomiast ilość transakcji niestety pokazuje, po pierwsze, że jest to metoda, której nie należy brać w tym momencie pod uwagę, bo jest bardzo mało transakcji. Przypominam, że 30 jest ważne statystycznie, 30 w górę, czyli nawet jak poprzednio mieliśmy 22 transakcje na przykład, to było to już dość mało transakcji i można było patrzeć jeszcze na wyniki, ale przy dwóch transakcjach już nie mamy w ogóle po co patrzeć, bo wystarczy zmienić jedną z tych transakcji i diametralnie zmieni się to, co system osiąga. Dodatkowo system ten nie jest rewelacyjny, bo zszedł poniżej 1% rocznie przy obsunięciu kapitału, no też poniżej 1%, co daje oczywiście kardu MDD dość duży, ale bardzo mało transakcji niestety powoduje, że tego systemu nie możemy brać pod uwagę. Jeszcze raz przeprowadzę optymalizację. A nie, bo to już zakomentowałem. Ok, jeszcze raz chcę zobaczyć wszystkie wyniki. Optymalizacja, tak. Ok, zaraz będzie wynik. Dzisiaj postanowiłem, że będę jednak nagrywał bezpośrednio to, co mówię i bezpośrednio to, co widzę, a nie webinar wracający do mnie, bo ostatnio stwierdziłem, że były jakieś zaniki dźwięku nawet w tym webinarze. Teraz już na pewno jakość dźwięku będzie dużo lepsza i jakość obrazu. Natomiast niestety jest to ryzyko, że zacznę mówić troszeczkę wcześniej, ale myślę, że do Was też głos dociera z pewnym opóźnieniem, więc w sumie chyba na to samo wychodzi. Ok, to było posortowane według kardy MDD, kiedy mamy ilość transakcji właśnie dwie, ale tutaj mamy i tutaj mamy na przykład ilość transakcji większą. Możemy sobie zobaczyć, jakie jest wtedy kardo MDD. Jest 0,38, 0,37, czyli znowu wpadamy w najlepszym przypadku w 0,38, które mamy również przy stopie początkowym, czyli przy tym systemie, który rzadko wychodzi z rynku. 0,38 kart MDD przy oprocentowaniu rocznym 4,46, no ono się w sumie pogorszyło i obniżyło się w takim razie obsunięcie kapitału i to prawie połowę, 11,74. Wobec tego te dwa parametry, mamy oczywiście niższe obsunięcie kapitału, ale pociąga to za sobą niższe zarobki, powodują, że kar do MDD jest wciąż takie samo, 0,38. Tu już jest kwestia indywidualnej decyzji, która metoda jest lepsza. Można też jeszcze zobaczyć wyspę, możemy zresztą zobaczyć tą wyspę. Aha, no tak, bo to jest optymalizacja trzyparametrowa. Dla jakiego parametru to wygrało? Mamy 29 transakcji.
dla stopa równego 100 punktów, czyli maksimum, które określiliśmy, 6, 5,5. Możemy sobie zobaczyć to na rynku. 6, 5,5 i stop jest równy 100, czyli maksymalny, który dopuszczaliśmy. Być może powinno się pooptymalizować dalej, ale zobaczymy, czyli ponad setkę, na przykład do 200. Zobaczymy sobie, co w tym momencie już będzie na wyspie widoczne. W momencie, gdy określimy ten stop na 100. Tak, 6, 5,5, cardo MDD, tu wszystko powinno zostać to samo. Cardo MDD 0,38, bierzemy wyspę, schodzimy poziomem wody do zera. No, na pewno ta wyspa nie jest niezła, nie jest może taka piękna, jeszcze trzeba by popracować troszeczkę nad tym systemem, ale już jest niezła. Jest cały fragment, który wynosi się ponad wodę, który zarabia. I myślę, że tym właśnie zajmiemy się następnym razem. Porównamy to z tym również, co zaproponował Darek, mianowicie The Trend Oscillator, z filtrowaniem za pomocą tego oscylatora. Muszę sobie zobaczyć, wrzucić w ogóle i zobaczyć, jak Dynapoli proponuje filtrowanie tym oscylatorem, w jaki sposób. Ale to myślę, zobaczymy już w kodzie właśnie następnym razem. W tej chwili, na dzisiaj, to jest wszystko, co chciałem pokazać. Wyślę ten kod, w którym troszeczkę pozmienialiśmy, ale dodawaliśmy w sumie tylko stopy, więc dlatego nie zmieniałem próg zmienności, ponieważ nie zmienialiśmy dotychczasowych instrukcji, tylko dodawaliśmy nowe. Wyślę ten kod, numer to jest 05, znaczy wyślę, umieszczę pod nagraniem. I będzie możliwość pobrania go i sprawdzenia samemu większego zakresu, nawet ponad setkę. Tu bym proponował na dzień dobry umieścić 200 i zobaczyć, co się dalej stanie, bo skoro wygrała setka, to jesteśmy z samego brzegu testowanego obszaru, więc należy ten obszar w tamtą stronę rozszerzyć.